poruszam, zlecił mi taki temat, patriotyczne wiersze Zbigniewa Herberta. Ja się Herbertem zajmuję od bardzo dawna, od mniej więcej 25 lat. Parę jakiś czas temu wydałem książkę, o nim piszę następną, ale tematem patriotyzmu Herberta, problemu ojczyzny, to się specjalnie nie zajmowałem. Jakoś to zawsze było tak z boku. Teraz się zajmuję czymś takim, zajmuję się miłością Herberta, ale miłością jako pewną postawą wobec świata, wobec przedmiotu, wobec drugiego człowieka, Boga. No i ten problem ojczyzny, on mi się gdzieś tam pojawił. Tak sobie mówiłem, że jeśli zajmuję się postawą wobec świata na przykład, to ten problem ojczyzny w takim emocjonalnym znaczeniu, moralnym także powinienem jakoś ruszyć. No nie miałem specjalnie pomysłu. On jest dość mocno skomplikowany w ogóle. W takim sensie, że i problem narodu, i problem ojczyzny w sensie ziemi, w sensie wspólnoty jest bardzo niejednoznaczny. Ja sobie wybrałem z 10 wierszy zgodnie z tematem, które chciałbym Państwu przedstawić i jednocześnie omówić je z punktu widzenia przynajmniej trzech kategorii, to znaczy ojczyzny jako miejsca, ojczyzny jako wspólnoty i ojczyzny jako tradycji. Więc pokazać taką dwoistą postawę Herberta. Z jednej strony przywiązania, a z drugiej strony pewnego krytycyzmu wobec niektórych zjawisk. I zaczynam od takiego wiersza, to jest jeden z najbardziej znanych wierszy Herberta. Nikę, która się waha. Ja będę te teksty też czytał, bo one też powinny wybrzmieć. To jest, mówię, jeden z najbardziej znanych, on jest w pierwszym tomie w Stronie Światła z 56 roku. Najpiękniejsze jest Nikę w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka piękna jak rozkaz, opiera się o powietrze, ale skrzydła duszą. Widzi bowiem samotnego młodzieńca, idzie długą koleiną wojennego wozu, szarą drogą, w szarym krajobrazie, skał i żadnych krzewu białowca. Ów młodzieniec niedługo zginie, właśnie szara z jego losem gwałtownie opada ku ziemi. Nikę ma ogromną ochotę podejść i pocałować go w czoło. Ale boi się, że on, który nie zasnął słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy, więc Nikę waha się i w końcu postanawia pozostać w pozycji, której nauczyli ją rzeźbiarze, wstydząc się bardzo tej chwili zmuszenia. Rozumie dobrze, że jutro o świcie muszą znaleźć chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpnym oporem ojczyzny pod drętwym językiem. I tutaj wybieram ten wiersz na początek, żeby pokazać takich kilka charakterystycznych zjawisk, nie zawsze jedynie w temacie ojczyzny dla poezji Herberta. Pierwsza to jest dystans. On jest poetą, który poświęca dość dużo uwagi emocjom. Ma takie wiersze, które rozpoczynają się na przykład od słów chciałbym opisać najprostsze wzruszenie. Ono się zresztą okazuje nieopisywane w tym wierszu, ale jednocześnie zawsze o emocjach mówi z dystansem i tak jakby im trochę nie ufał. W jednym ze swoich wywiadów z pewną nieufnością mówi o emocjach, ale z drugiej strony też mówi, próbuje łączyć racjonalność i przeżywanie świata, i emocje właśnie. To znaczy mówi na przykład o żarliwym myśleniu, że to wcale nie musi być rozdzielone. I tutaj napisałem sobie poza politycznością. To jest taki wiersz bardzo ogólny. Właściwie to jest wiersz, który można by odnieść do wielu narodów. I to też jest taka cecha często Herberta. Nie zawsze, ale często. Nie ma, jak mówiłem, realiów historycznych, geograficznych. I to proste wzruszenie jest. Ono jest w tym wierszu w podwójny sposób. Po pierwsze, to jest młody chłopiec, który nie zaznał jeszcze słodyczy pieszczot, jak mówi wiersz. I który właściwie idzie w jakimś takim prostym geście, chociaż nie wiemy dokładnie nawet, czy on zaciągnął się do wojska sam, czy to był jakiś przymus, coś takiego, ale proste wzruszenie jest w tym wierszu właśnie. Herbert próbuje skonstruować jakiś rodzaj współczucia w tym obrazie chłopca, który za chwilę zginie i w tym
wzruszeniu kamiennej niwie, która się nad nim pochyla. I teraz tu sobie wypisałem takie znaczące, będą takie nasze ścieżki interpretacyjne, wypisałem sobie obol ojczyzny na przykład. Nie? Obol to była moneta, którą kładziono zmarłym pod język w Grecji, taki zwyczaj był. I tu jest coś takiego dwoistego w tym obolu ojczyzny właśnie. Takiego, będę te zwroty Państwu pokazywał, że one jak gdyby pokazują pewną bolesność ojczyzny. To jest bardzo ważne u Herberta. Drugi wątek to jest ten samotny młodzieniec idzie długą koleniną wojennego wodu, szarą drogą, w szarym krajobrazie, skał i rzadkich krzewów jałowca. U Herberta pewna przestrzeń ojczyzny, Polski, będzie taka mało atrakcyjna pejzażowo, geograficznie. Ten wątek też się jeszcze powtórzy. No i jest tutaj oczywiście też coś, co będzie takim stałym motywem twórczości Herberta od samego początku do końca, to znaczy pamięć o poległych, albo pamięć o zamordowanych. To jest, ja tu wymieniam inne wiersze. Las Ardeński z tego pierwszego domu, a jest taki słynny wiersz Guziki, który śpiewa Hitrowski na przykład w cudowny sposób. Ja tam sobie napisałem, że Herbert odprawia coś w rodzaju dziadów. Mam na myśli ten Mickiewiczowski dziad, jego rytuał spotkania ze zmarłymi. To już nie jest oczywiście w tej mickiewiczowskiej formie, bo ona tam jest ludowa, jak pamiętamy, to jest ludowy obrzęd. Natomiast to jeszcze inaczej, dzięki kontaktowi ze zmarłymi, dzięki pamięci o nich, świat jest właściwie w pewnym sensie bardziej realny, nie zapada się w nicość. I ta pamięć o zmarłych i pamięć o poległych to jest też taki stały rys rzeczy patriotycznych Herberta. I teraz przejdę dalej. To będzie ten pierwszy topos ojczyzna jako miejsce. I to tutaj są dwa wątki. To jest Polska powojenna. I ta Polska powojenna, tutaj cytuję fragment z wiersza, który będziemy potem szczegółowo omawiali rozważania o problemie narodu. Tu jest napisane wierzby, piaszczysta droga, łam pszenicy, niebo plus pierzaste obłoki. Też taki bardzo surowy krajobraz, niezaładny. Herbert nie ma właściwie, nie zachwyca się polskimi pejzażami. Ma wiersze opis wyłaniania się Kredy na przykład z mgły w esejach. I to są epifanie, to jest coś niepojętego po prostu. A jakby tej polskiej przyrody właściwie nie było. W innym wierszu mówi równe, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą, ciężko wyznać, na taką miłość nas skazali, taką przewodni nas ojczyzną. I to mówi poeta, który właściwie zostaje zmuszony do tego, by wyjechać z Lwowa. Rodzina opuszcza Lwów, uciekając przed Sowietami. I znów mamy Wisła, najważniejsza rzeka Polski jest mętną rzeką, po pierwsze. Po drugie, są takie dziwne określenia, być skazanym na miłość na przykład, nie? Z miłością kojarzy się coś zupełnie odwrotnego, to jest gest woli, gest wyboru. No i to bycie, to przepuść kogoś ojczyzną, nie? Przepuść można dzidą, można innym jakimś ostrym narzędziem, ucznią. Więc to jest taki, znów mamy tak jak w tym oboru ojczyzny, coś takiego bardzo, bardzo dwoistego. W innym z wierszy z kolei mówi ohydne bloki mieszkalne z Czernobyla, Nowej Huty, Düsseldorfu. To jest wiersz od Adama Zagajewskiego. I tu zestawia taką niejakość architektoniczną, a nawet brzydotę komunistycznych bloków. Nowa Huta była takim symbolem komunizmu, miastem zaprojektowanym właśnie w tamtych czasach. I to jest właściwie ta Polska powojenna, która nie wzbudza jego specjalnego zachwytu, a wręcz odwrotnie. Z drugiej strony w tym toposie miejsca bardzo ważna jest ojczyzna utracona, czy miejsce utracone, i to będzie Lwów. Państwo słyszeli ten wiersz, który tłumaczył pan Anatoli, nigdy o tobie nie ośmielam się mówić, ogromne dzieło mojej dzielnicy. To jest incipit, pierwszy wers. To jest wiersz właściwie o Lwowie. Herbert tam nie nazywa swojego miasta, ale ma takie teksty, w których ono zostaje nazwane. Jednym z nich jest wiersz Moje miejsce. To jest bardzo
znaczący tytuł. O niewielu miejscach tak nawet mówi. Często zresztą mówi, że nie miał swojego miejsca na przykład w świecie. Nie? Dlatego wybrał podróż i miejsca postoju jedynie. I tutaj pisze ocean, bo to jest dziwny wiersz w ogóle taki. Ocean odkłada na dnie gwiazdą soli, powietrze destyluje błyszczące kamienie, umna pamięć tworzy plan miasta. Rozgwiazdę ulic, planety dalekich placów, ogrodów zielonych żłębce. Przy następnych wersach porobiłem strzałki, żeby to sobie zaznaczyć, żeby o tym pamiętać, a przy niektórych dalej są dwie strzałki. Tam, gdzie jest jedna strzałka, jest wcięcie. Tam, gdzie są dwie strzałki, jest jeszcze głębsze wcięcie. Tak jak gdyby to były jakieś odrębne głosy. Herbert w ten sposób zaznacza, że albo w tym podmiocie, który mówi, zachodzi jakaś zmiana, albo pojawia się jakiś inny podmiot, jakiś inny głos. I te z jednym wcięciem są takie dziwne. Emigranci w złamanych kaszkietach skarżą się na ubytek substancji. Skarbce z wyrawym dnem bronią od rogi kamieni. Jest tu coś ze snu, takiego dziwnego snu. I potem się mówi o śnie, jakby zapadał się jeszcze głębiej w ten sen. Śniło mi się, że idę z domu rodziców do szkoły, wiem przecież, którędy idę. Po lewej sklep Paszandy, trzecie gimnazjum, księgarnię, widać nawet przez szybę głowę starego Bodeka. I to są realia lwowskie. On już może o tym pisać. To jest... sobie przysunę, może ciut zmniejszę, jednak nie widzę tytułu. To jest z tomu Ernest Pieski Gwiazda, z tomu z 57 roku. Może zresztą cenzor nie zorientował się, że to jest Lwowie. Nie wiadomo, to nie są takie jednoznaczne miejsca, nazwa Lwów, nie pada. I potem mówi, chcę skręcić do katedry, widok się nagle urywa, nie ma dalszego ciągu, po prostu nie można iść dalej, a przecież dobrze wie, to nie jest ślepa ulica. Czyli jest jakby rozdźwięk między snem, a pamięcią tego miejsca. I potem mamy ocean lotnej pamięci podmywa w krusze obrazy, w końcu zostanie kamień, na którym nie urodzono. Co noc staję boso przed zatrzaśniętą bramą mego miasta. I tam zaznaczyłem pamięć, słowo. Herbert jest poetą pamięci. Pewne rzeczy są, ma z nimi kontakt przez pamięć, ze zmarłymi ma kontakt przez pamięć. I między innymi ze swoim rodzinnym miastem. Bardzo ważna też jest figura miasta u niego. To jest poeta miasta. W takim sensie, że wielu miastom na zachodzie poświęcił uwagę. Ale są też poeci wsi, są poeci sielanki na przykład. On akurat takim nie jest, ale bardzo ważne u niego jest topos oblężonego miasta. To jest taki topos stały polskiej literatury. I jeden z najbardziej znanych tekstów, który on występuje, to są powieści Sienkiewicza, bo mamy obronę Częstochowy z jednej strony, z drugiej strony mamy obronę Kamieńca. I jest nawet taki słynny wiersz Herberta, który dał tytuł tomowi Raport z oblężonego miasta. To jest raport z miasta, gdzie trwa ciągła obrona, gdzie już właściwie obrońcy są na skraju wyczerpania. I teraz bardzo ważny jest ten fragment, że staje boso przed zatrzaśniętą bramą swojego miasta. Że on jakby nie ma prawa tam wejść, nie ma prawa powrotu do rodzinnego miasta. I kolejnym tekstem z tych wierszy lwowskich jest jeszcze taki wiersz Wysoki Zamek Herberta, też w Lwowie, późny wiersz. On Lwów tak wprost zaczyna nazywać dość późno w swojej twórczości. Ja uwielbiam ten wiersz, to jest późny, to jest z takiego tomu, którego Herbert właściwie nie zdążył wykończyć dokładnie. On bardzo precyzyjnie pracował nad tomami zresztą, bardzo uważnie je planował. Kiedy debiutował, na przykład miał do wyboru mnóstwo wierszy i w 56 roku wydał tom, gdzie było około 40 wierszy, a rok później wydaje tom, gdzie jest około 100 utworów, te 30 wierszy, 70 takich krótkich, cudownych plus poetyckich. I tutaj to jest wiersz taki, tu właściwie jeszcze bardziej widać utratę, o wiele mniej widać realne miasta. W mieście kresowym, do którego nie wrócę, jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Pioruny biją w ten kamień skrzydlaty. W moim mieście, dalekim, do którego nie wrócę, jest ciężka i pożywna woda. Ktoś ci kubek z taką wodą poda, mówi, raz tu jeszcze wrócę.
W moim mieście, którego nie ma na żadnej mapie, świata jest taki chleb, co żywić może, całe życie czarny, jak dola tułacza, jak kamień, woda, chleb, kwami, wiesz, oświcie. I tu to miasto już jest właściwie takie nierealne, pozbawione konkretów. Mówi o kamieniu, o wodzie, mówi o chlebie na przykład. Czyli takich, to są takie zrobuty, które mogły być w wielu miastach właściwie. I potem mówi jeszcze o doli tułacze. I właściwie dzisiaj pomyślałem po raz pierwszy, że Herbert był wygnańcem. Znaczy, że on opuszcza swoją pierwotną ojczyznę. To jest o tyle ważne, bo on wygnańcem poświęca też dość dużo uwagi w swojej twórczości. I tutaj sobie zapisałem tytuły dwóch wierszy. Jeden to jest Czesława Miłosza w moim ojczyźnie, bo ten wiersz jest aluzją do tego tekstu. To jest taki przedwojenny jeszcze wiersz Miłosza w moim, i zaczyna się słowami w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę. I to jest aluzja do wiersza Słowackiego, który nosi tu w pamiętniku Zofii Bogrudnej. I on się zaczyna od słów: niechaj mnie Zosia o wiersze nie prosi, bo kiedy Zosia do ojczyzny wróci, to każdy kwiat, który wiersz wznosi, i każda gwiazdka i piosenka zanurzy. To mówi słowacki emigrant do Bogrudnej, która będzie mogła wrócić do kraju. Tutaj właśnie widać tę tradycję wygnania, która tak idzie od Słowackiego przez Miłosza do Herberta. To jest dziwny wiersz, bo to nie jest wiersz taki wolny właściwie, klasyczny. Nie jest to też wiersz w pełni regularny. Są takie powtórzenia w nim, których u Herberta zazwyczaj nie ma. Ale jest w nim coś bardzo, bardzo przejmującego. I teraz chciałbym podsumować ten topos miejsca. Tak jak pokazywałem, jest to miejsce drogie, ale ono jest niedostępne. I jest to dostępne, ale ono właściwie nie jest drogie. Ono jest w jakiś sposób obce. Słuchałem kiedyś referatu, w którym ktoś twierdził, że Herbert wyjeżdżał na zachód po to, by uciec z PRL, z jego szarości, brzydoty, czy od komunizmu. Nie wiem, czy postawiłbym tak mocną tezę, ale spędził na przykład 4 lata w Toruniu, w którym mieszkam od dość dawna. Właściwie mu się podoba, ale żadnego takiego wielkiego zachwytu. Takiego nawet mówię, że Toruń to można 2 dni obejść i wszystko w nim zobaczyć. I pisze takie prozy zabawne o toruńskich piernikach albo coś takiego. A kiedy jedzie, to są może miasta wspanialsze zresztą, ale kiedy jedzie do Sieny na przykład, ogląda zabytki w Al, czy w innym, oczywiście stoi przed akropolem, to tam widzi cuda po prostu, nie? To jest prawie religijne doświadczenie. I teraz granice właśnie, problem granic. Jakie granice ma ojczyzna Herberta? Tu tak częściowo postawimy to, wrócimy do tego jeszcze, ale tak dokładnie nie wiadomo właśnie, nie? To znaczy, niby to jest ta Polska, która traci kresy, zyskuje ziemie zachodnie, czyli taki powiedzmy model Polski Piastowskiej, jednolita etnicznie przy tym takim bliższym temu piastowskiemu państwu granicach. Z drugiej strony to jest to dawne państwo, które obejmuje Lwów, ale którego już w Polsce nie ma. Ja tam sobie zapisałem słowo Ukraina, bo problem tego miejsca, o tym już trochę pisano, to jest taki polski problem, jego specjalnie na przykład mniejszości narodowe tych ziem wschodnich, na których on żył, nie interesują. To znaczy, z jednym wyjątkiem. Jest wiersz, tam Kopito szuka rady, gdzie pojawia się Wrocław, czyli miasto kresowe. I tam to jest wiersz o zagładzie właściwie, o tym, ale pojawia się tam właśnie jako też coś takiego, chcę użyć słowa, coś amputowanego. W takim znaczeniu, że i przestrzeń jest amputowana, i ludzie są wymordowani na przykład, to tam się pojawia praca. No i tak jak mówię, jest ta dwoistość przestrzeni. Taka. I teraz wziąłem wiersz, tutaj jest zapisany, z którego on jest tomu. Jest chyba z tomu Elegia na odejście, tak? To jest wiersz Podróż. On się zaczyna słowami: jeżeli wybierasz się w podróż, nie będzie to podróż długa. Jest opis tej podróży jako czegoś takiego niepojętego. Podróż ostatecznie ma być nieskończona. Podróż jest też figurą poznania. I tam się w pewnym momencie mówi, że w pewnym momencie trzeba będzie oddać się od innego, że tam podróż będą kontynuowani już nasi następcy. I jest taki fragment, właśnie który tutaj wypisałem: wtedy ojczyzna wyda ci się mała.
kołyska łódka przywiązana do gałęzi głosem matki, kiedy wspomnisz jej imię, nikt z tych przy ognisku nie będzie wiedział, za jaką górą leży. Za jaką leży górą, jakie rodzi drzewa, kiedy tak iście mało potrzeba jej czułości. Powtarzaj przed zaśnięciem śmieszne dźwięki mowy, że czy się, uśmiechaj się przed zaśnięciem do ślepej ikony, do łopuchu, potoku, do steczki, do łęku, przeminął dom, jest obłok ponad światem. To jest ten Herbert Podróżnik. Taki Herbert zresztą, on ma taki piękny wiersz modlitwa pana Hobita Podróżnika, gdzie dziękuję Bogu za to, że stworzył świat piękny i różny. Gdzie mówi też za cuda architektury, który widział, za kamion Colorado, który jest jak 100 tysięcy katedr rozwróconych do góry nogami. I na koniec mówi, a jeśli jest to twoje uwodzenie, to jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia. Czyli bierze pod uwagę, że świat nie jest tak piękny, ale w każdym razie to jest trochę dowód z podróży na piękno świata i na pogodzenie się z Bogiem właśnie. Ta podróż tutaj też jest czymś podobnym, ale tutaj jest właśnie ta ojczyzna, ta mała ojczyzna, której nikt nie zna. Tutaj się stawiam pytanie, na ile rzeczy się odnosi się do języka, na ile język jest ojczyzną, bo są poeci, którzy mówią, że język jest ojczyzną. Tak tu mówię. Tacy poeci... Herbert jest mistrzem polszczyzny, bez wątpienia. Znał jednocześnie kilka języków, też więc tutaj znał łacinę tak samo, jeszcze się uczył jej w gimnazjum. I tutaj właśnie zastanawiam się nad tym, co to znaczy, bo nie wszystko rozumiem, na szczęście. Kiedy tak iście mało potrzeba jej czułości, bo to się chyba mówi o ojczyźnie właśnie, nie? To nie jest, nie wiem dlaczego ojczyźnie potrzeba tak mało czułości. I potem się mówi, uśmiechaj się przed zaśnięciem do ślepej ikony, do łopuchów, potoku, do steczki, do łęków. No jest pytanie, na ile ojczyzną Herberta jest też świat? Na ile pewien typ poezji jest pewną formą zadomowienia się w świecie? To znaczy, co idzie w parze na przykład z wyalienowaniem, z takich częściowym wyalienowaniem, do końca to nie jest możliwe i Herbert też nie chciał tego robić, z takiego węższego pojmowania ojczyzny. My się jeszcze będziemy temu przyglądali. W każdym razie tutaj pokazuje też ważna jest ta niejednoznaczność stosunku Herberta do pojęcia ojczyzny. I teraz przechodzę do drugiej części. To jest ojczyzna jako zbiorowość, jako wspólnota. Herbert stawia problem narodu. Próbuje to na nowo zdefiniować. Zastanawia się nad tym, czym on jest, albo jeszcze inaczej, jakie pojęcie narodu jest skłonny przyjąć. To jest bardzo, bardzo ważne. A on w tym wierszu modlitwa pana Hobita mówi, prosi Boga, żeby poznał inne narody, inne języki, inne cierpienia na przykład. Nie? To jest też bardzo ważne. I tutaj takim bardzo ważnym wierszem jest wiersz pod tytułem Rozważania o problemie narodu. To jest kilka takich klasycznych wierszy Herberta, gdzie on stawia ten problem. To jest w ogóle fascynujący poeta, bo on stawia pewne problemy. On stawia problem miłości, on stawia problem narodu i potrafi znajdować dla tego obrazy, sytuacje, potrafi o tym mówić w sposób zmysłowy, w tym sensie, w jakim zmysłowy bywa język. Tutaj on mówi tak. Z faktu używania tych samych przekleństw i podobnie zachęć miłosnych wyciąga się zbyt śmiałe wnioski. Także wspólna lektura szkolna nie powinna stanowić przesłanki wystarczającej, aby zabić. Podobnie ma się sprawa z ziemią. Wierzby piaszczysta, droga łamczynicy, niebo plus pierzaste obłoki. To wyliczenie jest w ogóle takie trochę jakby lekceważące do tego, o czym mówi. Potem mówi, chciałbym nareszcie wiedzieć, gdzie kończy się odmówienie, a zaczyna związek realny. Czy wskutek przeżyć historycznych nie staliśmy się psychicznie skrzywieni i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością historyków? Czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem wśród sztucznych jezior i puszcz elektrycznych? Prawdę mówiąc, nie wiem. Stwierdzam tylko istnienie tego związku. Objawia się on w bladości, w nagłym czerwienieniu, w rybku i wyrzucaniu rąk i wiem, że może zaprowadzić do pośpiesznie wykonanego dołu. Więc na koniec w formie testamentu, żeby wiadomo było.
buntowałem się, ale sądzę, że ten okrwawiony węzeł powinien być ostatnim, jakim wyzwalający się do tak. I tu mamy Herberta buntującego się przeciw ojczyźnie. To znaczy, on się na pewne rzeczy nie godzi, on ich nie chce, ale jednocześnie wyznacza granicę, której nie przekracza. Nie? Tą granicą jest właśnie ten okrwawiony węzeł. Tym okrwawionym węzłem może być serce oczywiście, ale okrwawiony węzeł to jest także właśnie taki związek jakiejś krwi martyrologicznej na przykład, taki związany z ludzkim cierpieniem, śmiercią, prześladowaniami. I tutaj chyba właśnie, bo tutaj zaznaczyłem takie rzeczy, te same przekleństwa podobne, zaklęcia miłosne, tak jak mówi, język nie wystarcza, to jest za mało. Nie? Bo tu jest oczywiście ironia, bo on mówi, że to nie wystarcza, aby zabić. To, w każdym razie ziemia tak samo nie jest taką przesłanką i wspólna lektura szkolna, czyli właściwie tradycja w takim prostym rozumieniu też nie jest taką, też jeszcze nie wystarcza wybudować jakieś takie wzniosłe rozumienie narodu. No i ważne jest to rozróżnienie między mówieniem a związkiem realnym. Tutaj nie, że odczucie związku ze zbiorowością może być mówieniem. Może być pewnym fałszem na przykład. Jak mówię, to jest właśnie jeden z najważniejszych tekstów, gdzie Herbert stawia problem narodu wprost. Drugim jest substancja. To jest też taki wiersz niewiarygodny. On redefiniuje pojęcie narodu. To znaczy, najpierw czytamy, taki patos jest, ani w głowach, które gasi ostry cień proporców, ani w piersiach otwartych, poniechanych na rżysku, ani w dłoniach dźwigających zimne berło i jabłko, ani w sercu dzwonu, ani pod stopami katedry nie zawiera się wszystko. I potem mówi, może najpierw skomentuję ten fragment. Tu mamy takie arystokratyczno-żołnierskie rozumienie narodu. Temu poświęci między innymi sztukę wyspiańską. Achilles, gdzie będzie już je też dekonstruował. Tam o relacji zresztą Herberta Wyspiańskiego można by napisać osobną książkę. W każdym razie on mówi, nie zawiera się o wszystko. Czyli w tym się jednak też zawiera, w tym patetycznym rozumieniu, dużo. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. I potem mówi, ci, którzy toczą łuski po źle brukowanym przedmieściu i uciekają z pożaru z butlą basztu, którzy wracają na ruiny nie po to, wywołać zmarłych, ale aby odnaleźć rurę żelaznego piecyka. Głodzeni, kochający życie. Bici w twarz, kochający życie. Których trudno nazwać kwiatem, ale są ciałem. To jest żywą plazmą, dwoje rąk do zasłaniania głowy, dwoje nóg szybkich w ucieczce, zdolność zdobywania pokarmu, zdolność oddychania, zdolność przekazywania życia pod murem więzienny. I tu jest taki goły naród trochę właśnie. Mówi się o nich, że są ciałem, to jest żywą plazmą. To nie ma nic wzniosłego, ale jest jakaś ciemna siła w tym. Jest taki wiersz Herberta w Różewie, gdzie się mówi o dwóch liniach, o bardzo silnej linii życia, takiego potężnego życia. Herbert tworzy też pewną filozofię życia, jako pewnej takiej ciemnej siły, przed którą czuje pewien respekt. A druga to jest linia biedności, niepewna, jak rzeka ginąca w piasku, taka... I tutaj mamy właśnie tę linię życia, tę siłę życia, przed którą Herbert jakoś się gina. I potem mówi, giną ci, którzy kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapachy, ale jest ich na szczęście wielu. Naród twardy, wracając z kolejnymi workami ze szlaku ucieczki, wznosi łuk triumfalny dla pięknych umarłych. W tym zakończeniu jest coś, czego nie rozumiem. To znaczy, ale jest ich na szczęście niewielu, to jest chyba ironia, taka dwoista. To znaczy, dobrze, że jest ta podstawa liczna, bo dzięki niej naród trwa, ale myślę, że Herbert tak do końca nie mówi tego poważnie. Podejrzewam tu ironię. Nie rozumiem natomiast tych pełnych worków, z którymi wracają ci zwykli ludzie ze szlaku ucieczki. Inny wybitny poeta, Stanisław Barańczak, widział w tym coś podejrzanego. Te pełne worki jakoś łączył z kradzieżą lub z czymś takim. Ja nie wiem. Ja mam taki obraz z filmów z czasów PRL-u, gdzie ludzie wracają na przykład do Warszawy, pchają wózki, mają jakieś walizki, mają jakieś worki.
Nie wiem, czy go się da tutaj uzgodnić, ale w każdym razie to pierwsze pojęcie narodu polskiego, ono jest żołniersko-arystokratyczne. Ona potem będzie, dzisiaj była mowa na przykład o insurekcji kościuszkowskiej, ale wtedy właściwie dopiero zaczyna powstawać nowoczesne rozumienie narodu, w którym uwzględnieniem zostają chłopi, na przykład. Mieszczanie, to znaczy to się mawia dzisiaj o takim ekskluzywnym obywatelstwie, obywatelstwie dla nielicznych. Tymi obywatelami była przede wszystkim szlachta w tej dawnej Polsce. I tutaj już jest jakby kolejny krok tego procesu, który tam gdzieś w oświeceniu, którego trochę nie doceniamy, się w Polsce zaczyna. Bo oczywiście pomiędzy tym czymś wzniosłym, a tym czymś bardzo niskim są jeszcze inne rzeczy. Nie, to nie jest tak, że jest tylko to, co ciemne i tylko to, co wzniosłe, ale przez to zestawienie Herbert jakby tworzy pewien spektrum czegoś bardzo, bardzo skomplikowanego. W każdym razie on całkiem serio docenia tę zdolność ucieczki. To nie jest tak, że on sobie z tego żartuje lub coś takiego. No i ten wiersz ma tytuł Substancja. No jest pytanie, ten wiersz nie odpowiada, co jest substancją. Nie? A właściwie mówi, że jedno i drugie jest substancją, bo ta pierwsza część się kończy słowami, nie zawiera się wszystko. Nie? Ja nie mam czasu na to, ale jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w czytaniu Herberta jest zwracanie uwagi na jego styl, na różne kontrasty. Na przykład na to, że tu mamy taką właściwie aluzję do sześcioprzyciskowca heroicznego. Tu mamy taki wiersz wolny, który idzie w stronę prozy, bo się obniża tonacja. To tak do końca nie jest opisywalne, bo te pół tony, ćwierć tony stylistyczne, nie wiem, mówiąc użytnie, nie wiem, dalej jest szesnastka, czy tam jakaś 32, to tego jest mnóstwo u Herberta. Wcześniej chyba mieliśmy aluzję do no tu jest chyba heksametr elegijny rozbijany na dwa wersy. Trzecie gimnazjum księgarnie widać nawet przez szybę głową starego podaka. To jest trójka, tylko on ją czasami układa składniowo, rozbija na dwa wersy, szóstkę. I jest aluzja do heksametru elegijnego. To jest jeszcze chyba, czy nie wiem, czy już pojechała profesor Mikołajczyk, ona napisała w ogóle książkę o samym heksametrze Herberta. Bo dość często do niego nawiązuje, zarówno do jego heroicznej, jak i elegijnej postaci. I też w tym są bardzo różne tony właśnie, Herbert bardzo ładnie się o tym bawi. On właściwie posługuje się już wierszem wolnym, ale ma mnóstwo aluzji wersyfikacyjnych, mnóstwo takich cytatów wersyfikacyjnych, konfrontowanych często z takim blokiem prozaicznym. Tu jest kolejny wiersz bardzo ważny dla zdefiniowania pojęcia ojczyzny u Herberta, to jest wiersz Odpowiedź. On pierwotnie miał odpowiedź 1953. Ja dokładnie tego 1953 nie potrafię powiązać. 1953 rok to jest śmierć Stalina. Nie wiem z czym to się łączy u Herberta, bo w Polsce takim ważnym momentem był 1956 rok na przykład dopiero. To też jest zresztą Sermesa w sali gwiazdy, czyli rok odwilży. No i to jest taka sytuacja, która jest albo sytuacją ucieczki, albo sytuacją aresztowania. Ja to przeczytam. Taka sytuacja też trochę niejasna, sytuacja ciemna w sensie tonacji. To będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc poruszenia kroków, w głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku. Leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszy myśl. Jeśli nas nie śledzą wilki i człowiek w szumie do kołysze na piersi szybko strzelną śmierć, podawać trzeba się i biec w oklasku suchych, krótkich sad na tamten wyprawniony brzeg. I tu się zmienia tonacja, wszędzie ta sama ziemia jest, naucza mądrość, wszędzie człowiek białymi łzami płacze, matki kołyszą dzieci, księżyc schodzi i biały dom buduje nam. I potem znowu mamy, to będzie noc po trudnej jawie, to konspiracja wyobraźni, ma chleba smak i lekkość łódki, lecz wybór, by pozostać tu, potwierdza każdy sen opalma. Przerwie sen nagle wejście trzech wysokich zgubień żelaza, sprawdzą nazwisko, sprawdzą strach i zejść rozkażą w dół po schodach, nic z sobą zabrać nie pozwolą, oprócz współczującej twarzy stróża. To jest sytuacja aresztowania. Na początku jest chyba sytuacja ucieczki.
Tu ojczyzna jest trochę taką, ta groźna. Znaczące jest to określenie konspiracja wyobraźni. Ja się nad tą szubą zastanawiam, bo szuba to był taki XVII-wieczny strój mniej więcej, długi, podszyty futrem. Płacz byśmy dzisiaj powiedzieli, ale ten kontekst tu odpada. Raczej chodzi o jakieś takie długie płaszcze podszyte futrem. Jakie oddziały na siebie takie płaszcze, na przykład jest pytanie. To jest, tam jest potem człowiek z gumy i z żelaza. Tej gumy też trochę nie rozumiem. To jest też jakieś takie znaczące. No i potem on mówi heleńska, rzymska, średniowieczna, indyjska, elżbietańska, włoska, francuska, no to wszystko chyba. Trochę weimarska i wersalska. Tyle dźwigamy naszych ojczyzn na jednym grzbiecie, jednej ziemi. I tu mamy znowu jakby też takie zdefiniowanie ojczyzny. Pierwsze ojczyzny jest wiele. To znaczy każdy ma jakąś swoją ojczyznę. Prawie każdy, bo to jakby się przymusu nie ma. Ale też jest coś innego. Ojczyzna to jest jakby o jednej ojczyźnie w tym miejscu mówi. Na przykład własnej. I ona jest po trochu heleńska, po trochu weimarska, po trochu średniowieczna właśnie, że ojczyzna nie jest czymś takim jednolitym, do czego redukuje ojczyznę na przykład nacjonalizm. Nie? Tutaj jakby Herbert się temu przeciwstawia. A potem mówi, lecz ta jedyna, której strzeże, liczba najbardziej pojedyncza, znakomita metafora to jest w ogóle, liczba najbardziej pojedyncza jest tutaj, gdzie cię uderczą w grunt lub szpadle, który bardzo dzwoni, w tęsknocie zrobią spory. Znów jest ten wątek powrotu do czegoś tragicznego na przykład, nie? To znaczy on to rozszerza bardzo z jednej strony, a z drugiej strony jest ta wąska perspektywa jakiegoś cierpienia, śmierci, krzywdy, ofiary. Powinniśmy właściwie też tego słowa użyć, bo ono bardzo do tej sytuacji pasuje. I to jest właściwie, tutaj właściwie, te trzy wiersze, które mówiliśmy, to są takie. To jest to, co mówię, że on redefiniuje ojczyznę, że on jakby nie godzi się na wąskie rozumienie. Ten wiersz z późnego tomu, Matko Kito Powrót, wybrałem, bo on tutaj próbuje odpowiedzieć, dlaczego powraca do ojczyzny. Ze względu na jakie uczucia. Bo kiedy myślimy w ogóle o patriotyzmie, to właściwie myślimy o pewnej gamie uczuć, które generują pewne zachowania. I to jest wiersz z tego Pan Cogito. To jest w ogóle taka genialna figura, ten Pan Cogito, która ma trochę wspólnego z Herbertem i która jest też figurą dystansu do samego siebie. To znaczy Pan Cogito w zbiorze pod takim tytułem właśnie Pan Cogito, on ginie w Utyce. I potem jest przesłanie Pana Cogito, słynny jeden z najbardziej znanych wierszy, w którym no, który jest takim swoistym, powiedzmy, dekalogiem pośmiertnym Pana Cogito, patetycznym. Chociaż tam pamiętamy te fragmenty z Pana Cogito, gdzie on mówi na przykład niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda adwokatów szpiców skórzy, ale nie, znacznie rzadziej pamiętamy, że on mówi też strzeż się osłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu. To jest wspaniały utwór. W każdym razie ten Pan Cogito to jest taka figura racjonalności w czasie marny. Ale jednocześnie takiej racjonalności zanurzonej zmysłowości i racjonalności, jak to się tak technicznie mówi, afektywnej. To już nie jest takie, to nie jest czysta, to nie jest racjonalność techniczna, taka instrumentalna. I tutaj nie jest taka racjonalność, bo to się wychodzi często od Cogito, ergo sum Kartezjusza, ale on właściwie z Kartezjuszem już polemizuje, bo Kartezjusz miał res cogitans, to znaczy były odrębne dwa rodzaje, były tu res cogitans i res extensa, czyli to była rzecz myśląca i rzecz rozciągła, czyli materia. I u Herberta to jest Pan Cogito, to jest osoba, która jest za to myślenie odpowiedzialna. No i Pan Cogito w pierwszej części postanowił wrócić na kamienne łono ojczyzny. Znowu mamy metaforę taką dwoistą, bo łono jest czymś, co kojarzy się dobrze, ale tu jest nagle kamienne, to jest właściwie oksymoron. Decyzja jest dramatyczna, pożałuje jej gorzko. Nie może jednak dłużej znieść zwrotów kolokwialnych. Comment allez-vous, Bill Gates, how are you? Pytania z pozoru proste wymagają zawiłych odpowiedzi. Pan Cogito zrywa bandaże życzliwej obojętności, przestał wierzyć w postęp, obchodzi go własna rama. Wystawy obfitości napawają go złudzeniem. Przywiązał się tylko do koruny goryckiej,
kościoła Saint-Clement, portretu pewnej damy, książki, której nie zdążył przeczytać i padł im do gwiazdy. A zatem wraca. Widzi już granicę, zaorane pole, mordercze wieże strażnicze, gęste zarośla grutu. Bezszelestne drzwi pancerne zamykają się wolno za nim i już jest sam w skarbcu wszystkich jeszcze. Sytuacja jest dramatyczna. Ten opis w ogóle granicy, to jest taki opis granicy z czasów PRL-u, może bardziej między te druty, ale chyba też nie, bo chciałbym powiedzieć bardziej między Niemcami wschodnimi a zachodnimi niż Polską a Niemcami, te mordercze wieże strzelnicze. No i potem jest odpowiedź. W drugiej części jest odpowiedź na te pytania, też taka niejednoznaczna. Więc po co wraca, pytają przyjaciele, z lepszego świata. Mógłby tutaj pozostać, jakoś się urządzić, ranę powierzyć chemicznym wywabiaczom, zostawić w poczekalni wielkich portów lotniczych. Więc po co wraca? Do wody dzieciństwa, do splątanych korzeni, do uścisku pamięci, do ręki twarzy spalonej na rusztach czasu. Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Może pan kobieto wraca, żeby dać odpowiedź na potrzeby strachu, na szczęście niemożliwe, na uderzenie znienacka, na podstępne pytanie. To jest coś z tych rozważań o problemie narodu. To znaczy właściwie nie powinien wracać. To znaczy, ale jest jakiś rodzaj przywiązań. Jest taka anegdota, mówię o Herbercie. Jeszcze nie czytałem w całości tej nowej książki ogromnej Andrzeja Kramaszka dwutomowej, jego biografii. Ale podobno, gdy wrócił i zapytano go na lotnisku, po co wrócił, to powiedział, żeby zobaczyć, jak będą wieszać komunistów na przykład. Bo on wrócił tutaj na stan wojenny, między innymi. Zresztą wtedy, między innymi w kościele czytano jego wiersze w Warszawie. Takie przebyły z czytaniami wierszy Herberta. On był wtedy takim szamanem narodowym, można wręcz powiedzieć. To nie jest jednoznaczne, jest tutaj też jakaś próba pokonania siebie, pokonania na przykład własnego strachu, który kazałby na przykład wybrać wybory. Może to jest to, o czym była mowa w tym wykładzie o wolności właśnie, nie? To znaczy, że nie wybieramy wygody, nie wybieramy władzy, tylko wybieramy wolność w pewnym momencie. Nie? To chyba tak właśnie jest. Ale tu też widać taką, ta woda dzieciństwa, spontane korzenie, uścisk pamięci, postaci, które z popielił czas, to jest też herbertowska ojczyzna i tutaj widać ten taki, to jest określenie Kazimierza Wiki z recenzji jego pierwszego tomu Struna Światła. Trudny patriotyzm Herberta. U Herberta patriotyzm jest trudny właśnie. To znaczy w ogóle jakikolwiek rodzaj tego poważnego przywiązania jest czymś trudnym. Nie? To odnosi się nie tylko do tego tematu. I teraz przechodzę do takich wierszy, które już są jakby dużo bardziej jednoznaczne. To jest wiersz 17 września, dedykowany Józefowi Czapskiemu, który był w armii Andersa między innymi. Oni się zdali, chyba Czapski zachęcił Herberta do zapoznania się z malarstwem węgierskim. Malarz przede wszystkim, ale też pisarz Czapski. Taki wiersz bardziej tradycyjny i bardziej jednoznaczny, chociaż też nie pozbawiony pewnego dystansu. No to jest data napaści Rosji na Polskę, nie? W 1939 roku. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco, a druga, którą jaś ma ogłaszać reptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nas zbyt leniwe, nieskory do potoków. Rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni galbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne brony, przysięgali na ptaka i na dwa kolony. A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, falowali chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, ogóle pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci sądzę ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania winy. W przesłaniu pana Kogito, które tutaj cytowałem, Herbert mówi w pewnym momencie: nie wybaczaj zaiste, nie w twojej mocy wybaczaj się imieniu zdradzonym świcie. To jest taka słynna fraza, dość często cytowana. To nawet
To jest dość częste taka postawa, nie tylko Herbertowska. Henryk Grynberg, pisarz żydowskiego pochodzenia, mówi: niech wybaczają umarli. I tutaj jest taka ciężka ironia. Tutaj jest jakby to odpuszczenie win wzięte pod uwagę. To jest jakby, ale to jest najtrudniejszy fundusz właśnie. Nie? To jest taki obrazek, który jest Jasiem i Małgosią. Tu też jest dystans właśnie. To nie jest taka klasyczna liryka patriotyczna, aczkolwiek Herbert, ten późniejszy Herbert zacznie pisać takie wiersze właśnie o żołnierzach wyklętych, napisze wiersz Guziki o Katyniu, o żołnierzach wyklętych na Wilki. Tutaj mamy też konkretną taką okoliczność historyczną. I teraz to jest ta linia. To jest taki wiersz, który jest z pogranicza. Jest bez wątpienia patriotyczny, ale nie tyle. To znaczy, no Herbert nie pisał takich wierszy, na przykład klasycznych erotyków, które byłyby zawierały sytuacją wyznania, zakochania. On zazwyczaj coś problematyzował. Coś takiego. To wynika też z tego dystansu, o którym mówiłem. Wbrew najgorszym przewidywaniom, wróżbitą w pogodę, szeroki klin polarnego powietrza, wbity palasadę w powietrze, wbrew instynktowi życia, świętej strategii przetrwania, inne rośliny z namysłem zbierają siły do skoku i na czarnych liniach frontu gromadzą pąty przed atakiem. Zanim Prospero podniesie rękę, Tarlina rozpoczyna salowy koncert w zimnej, pustej sali. To jest w ogóle jedno zdanie. Herbert ma taki późny wiersz, który prosi Boga: Panie, obdarz mnie zdolnością układania zdań długich. To jest wiersz też tak jednym zdaniem. On jest mistrzem składu. To jest poeta składu. Czasem często stosuje zdania jednozdaniowe, jeśli trzeba, ale potrafi zbudować takie właśnie. On tam w tym wierszu, który prosi Boga o to zdanie, mówi, żeby to było zdanie, w którym mieszczą się światy, światy z marzenia właśnie. To ma być takie zdanie, które połyka świat, które obejmuje jego wielość. On takich zdań ma dość dużo. I potem mówi: ten przydrożny krzew łamie z mową ostrożny i jest jak piękni młodzi ochotnicy, którzy giną w pierwszym dniu wojny w nowiutkich mundurach, podeszwy butów ledwo zapisane piaskiem, jak gwiazdy poezji przedwcześnie zagasłe, jak wycieczka szkolna zabrana przez lawinę, jak ci, co pośród ciemności widzą jasno, jak powstańcy, którzy wbrew zagarom historii, wbrew najgorszym przewidywaniom, mimo wszystko zaczynają. Wyliczenia u Herberta to jest kolejna sprawa, taki typ poetyckiego drugiego wyliczenia. O szaleństwo białych niewinnych kwiatów, zajmieć oślepiająca, grzbiet fali, a opada z krótkim uporczywym pastynatą, aureola bez głowy. Tak tam było. Parę taktów w pustej sali, a potem podarkane nuty leżą wśród tałczy i rudych chwastów, by nikt nie wspomina. Ktoś jednak musi mieć odwagę, ktoś musi zacząć. Tak Tarlino, kilka czystych taktów, to bardzo dużo, to wszystko. Ta analogia z muzyką, z czystymi taktami, to jest trochę jak w tym pierwszym wierszu z tym chłopcem, który jeszcze nie nazywa wierszem. To jest jakiś rodzaj właśnie czystości uczuć tutaj wdrożony. I Herbert próbuje też chwycić to proste wzruszenie, tę prostą emocją, chociaż długą drogą, bo on idzie, przez analogię muzyczną na przykład. Ale w każdym razie ten wiersz jest również no właśnie, tu właśnie widać, że patriotyczne wiersze Herberta niekoniecznie są o Polsce, na przykład, nie? W takim znaczeniu obywatel innego kraju, czy przedstawiciel innego narodu też ten tekst zrozumie przecież, nie? I teraz trzeci rodzaj tradycji, czyli ojczyznę. Ja tutaj napisałem sobie jedną rzecz, to znaczy, bo Herber jest w pewnym sensie pisarzem historii, poświęca cały zbiór esejów Polanów XIV-wiecznej, poświęca zbiór esejów starożytności greckiej i rzymskiej, poświęca Barbarzyńca w ogrodzie, to jest w ogóle od Lasko po oświecenie, to jest taki mały traktat o historii religii. Ale to też jest historyczne, bo jest esej o Albigensa, o prawie przeciwko Albigensom, w prawie inwizycji, jest esej o Templariuszach na przykład, o budowaniu katedr,
o katedrach w ogóle, ale nie ma eseju Herberta o historii Polski. Tutaj na figura dystansu. Herbert mówi w którymś z wywiadów, że powinniśmy poznać historię innego obcego kraju, przynajmniej jednego, dobrze. I tego u Herberta nie ma. To znaczy, to co my byśmy mogli dziś uznać za teksty historyczne XVII-wieczne, one dla Herberta nie są historyczne, to są wiersze z pamięci. On nawet ma taki wiersz pod tytułem Trzy wiersze z pamięci. To jest jakby coś, co on przeżył 17 września, bo on miał wtedy 15 lat. I chciałbym tutaj, bo tradycja jest w ogóle u Herberta bardzo skomplikowana. Herbert należy do przedstawicieli tradycji krytycznej. To znaczy dwa główne modele tradycji to jest taki, mówiąc nieco tautologicznie, nieco tak niezręcznie, model tradycjonalistyczny, czyli powtarzamy to, co nam przekazują nasi przodkowie. Drugi model to jest model awangardowy, to jest model odrzucenia. A trzeci model to jest model krytyczny, który próbuje rozważyć, co możemy przyjąć, a co możemy odrzucić. Tu się Herbert akurat powołuje na Eliota, który mówi, że tradycji nie można odziedziczyć, że tradycję co najwyżej można posiąść w wielkim próżni, trzeba mieć jeszcze do tego coś w rodzaju, podoba się tłumaczyć ten wzrost zmysłu historycznego, czy wyczucia historii. W każdym razie tu jest bardzo dziwny wiersz. To jest wiersz, którego ja nie rozumiem. To znaczy, rozumiem go na poziomie anegdotycznym, na poziomie poszczególnych obrazów też rozumiem, ale no bo to jest wiersz o godle państwowym. Heraldyka jest nauką o herbach, o godłach właśnie. I Herbert mówi na początku, przedtem być może orzeł na wielkim polu czerwonym i surma biała. Tu jest patos jeszcze taki trochę jak substancji na początku i w krótszych wersjach. A potem tworzy taki niespójny obraz, bo on się składa z elementów z różnych dziedzin. Bo mówi teraz ze słomy, z bełkotu, z piasku. Jeszcze bez twarzy, z zasklepionymi oczami, szczęta. Ani rzuci nienawiści, ani żółć nienawiści, ani purpura sławy, ani zieleń nadziei. Pusta fabrycza. Przez kraj małych drzew, małych słów, świerszczy, skuje się ślimak. Na palcach dom swój niesie ciemny, niepewny. To jest jakby... niespójność obrazu, o której mówię, to jest to, że w miejsce orła umieszcza się coś, co się składa z elementów słowy, bełkotu, jest szczenięciem, jest ślimakiem na przykład. Nie jest już orła. Nie ma tej królewskiej wielkości, którą się temu ptakowi i temu godli przypisuje. To jakby Herbert tworzy coś w ogóle poza taką oficjalną symboliką państwową, po pierwsze. Po drugie, jest ta ciemność i niepewność właśnie. Nie? Taka. Mówię, że nie rozumiem tego wiersza, bo raz, że nie potrafię mu przypisać takiej wyrazistej emocji, ale też nie potrafię powiedzieć tak precyzyjnie. Ja w wielu przypadkach Herberta, chociaż czasami zajmowało to całe lata, tak mniej więcej wyczuwam, powiedzmy, nie? Wiem, że on mówi, że już nie ma tej wielkości, ale więcej, on nawet mówi, że przedtem była to być może, przedtem być może orzeł. To jest jakby też stosunek do wielkiej przeszłości polskiej na przykład. To jest bardzo ważne. No i to wszystko się pomniejszyło jakoś, nie? Jakoś bez jego woli, ale bez wątpienia nie jest takie wielkie. Nie? To jest tu jakiś rodzaj zagrożenia, jakiś rodzaj kruchości też w tym ślimaku, który niesie swój dom. Co jest zrozumiałe, jeśli ktoś pod uwagę na historię Polski. To ja mówię, że Polacy mają lęk przed nieistnieniem, ale oni. To jest uzasadnione najbardziej przecież, nie? To jest właśnie taki, tu jest znowu ten element krytyczny, taki czysto krytyczny, bo tu nie ma tego problemu przywiązania. W każdym razie, to i na tym bym skończył, w tym sensie, że to są te wiersze, które chciałem Państwu pokazać. Ich jest więcej. Jest na przykład taki, no ja go interpretowałem szczegółowo, wiersz Trenton i Brasa. To jest właściwie wiersz, który się czyta również jako wiersz o powstaniu krakowskim. Tak czytał to Jacek Sznader, a Fortynbras jest taką pokomunistyczną władzą. Nie pokomunistyczną, tylko komunistyczną. I ten wiersz powstaje po 56. po odwilży, kiedy zaczyna się mówić o Armii Krajowej. Wtedy powstaje słynny
film Wajny, który jest zresztą w innym duchu, popiół lidiany. Już się zaczyna dopuszczać do głosu, chociaż się mówi, że no właśnie tak jak Fortyn Baskerwerkowski przedstawia Hamleta, że on był nie do życia, że on nie mógł żądać, nie? Ale tak naprawdę to uzasadnia swoje okrucieństwo Fortyn Baskerwerkowi. No i takich wierszy jest jeszcze przynajmniej kilkanaście, a właściwie więcej. Dziwne, że nie ma książki, że tego tematu jeszcze nie ruszono, ale dwa główne dyskursy historyczne. Jeden psycherek taki za bardzo wpisał, bo on jest monumentalny. W ogóle Nietzsche stworzył trzy rodzaje historii. Historię monumentalną, historię krytyczną i historię antykwaryczną. Monumentalna jest po to, byśmy ją naśladowali. Zapomina o wielu okolicznościach wielkiego czynu, wyodrębnia go i przedstawia nam jako wielki. Ona służy temu, by pójść za tym przykładem. Krytyczna jest dlatego, jak mówi Nietzsche, że w historii niestety jest też zło i cierpienie. Antykwaryczne to jest taki rodzaj wdzięczności za to, że trwamy dalej. Ale Nietzsche mówi, do życia jednostki i zbiorowości potrzebna jest równowaga między tymi historiami. U nas na razie się kłócą dwa dyskursy, to znaczy ten dyskurs monumentalny, który na przykład widać w Kulcie Żołnierzy Wyklętych, i dyskurs krytyczny, który widać w tym, jak że pewna część badaczy koncentruje się na przykład w dużej mierze na udziale Polaków przede wszystkim w zagładzie, nie? W tej trzeciej fazie. I te dyskursy się rozchodzą. One się jeszcze ze sobą nie zeszły, Herbert nie pasuje do żadnego z nich. Może to jest powód, dla którego jeszcze nie powstała taka całościowa praca na temat chyba jednego z najważniejszych patriotycznych. Bo równie znani są tylko Gajcy i Baczyńscy. Baczyński, powiedzmy, to ta grupa sztuk alinarnych, bo oni zginęli powstali. Byli wybitnymi poetami, zginęli powstali. Natomiast który zresztą Herbert też bardzo cenił. Jako wielki poeta. To tyle ja. Może mają Państwo jakieś pytania?